Katarzyna Cilman, wioślarka, olimpijka, a jednak miała? Jest statuetka. Dzień dobry, nie, jest statuetka, chciałaś, to masz, proszę bardzo. Proszę bardzo. Akademia Rozwoju Filantropii, proszę bardzo. Gwiazda dobroczynności wsiada do mojego samochodu. Cześć. Cześć. Jeszcze pasy musisz zapiąć, wiesz? O, ale to trzymaj, bo to twoja, ja nie chciałam się tutaj przytulać do twojej sławy. Pofleksować. Tak jest. Ta nagroda to nagroda z zeszłego tygodnia. Tak. Fajnie dostawać nagrody, co? Super. Wiesz, bo nie, ja nagrodę, nie wiesz, to jest taka nagroda dla... Ale za to, że dla robisz... ludzi, nie? Dla ludzi i od ludzi, że robisz dobre rzeczy, fajne to jest rzeczy. Słodkie bardzo to jest. Tak, daje ci taką platformę, nie? Jeszcze bardziej do takiego zarażania, może takim pozytywnym aktywizmem, że tak powiem. Pozytywnym aktywizmem. No właśnie, bo powiedz naszym widzom, za co tak naprawdę zostałaś doceniona? Tym razem. Tym razem? No to taki zbiór. Ja mam moich akcji wieloletnich. To jest prawda, rozkręcę się dopiero, mam nadzieję. Ale no tam coś wymieniali za tą akcję przeciw homofobii, sport tak, przeciw homofobii. Tak. To był 2019 rok. Tak. A ja w ogóle jeszcze byłam w takim głębokim przygotowaniu tam gdzieś do Mistrzostw Świata. Jeszcze daleko przed igrzyskami to było. No i po prostu miałam taki wewnętrzny sprzeciw na to, co się dzieje. I tak wiedziałam, że nawet nie dosięgnę jakichś nie wiadomo ilu ludzi, ale... ważne było dla mnie, żeby wiesz, żeby o tym mówić. Żeby po prostu o tym powiedzieć, żeby jakiś taki statement postawić i faktycznie fajnie, bo już wtedy bardzo dużo osób się do mnie prywatnie odezwało, że w ogóle super, bo ty dawno temu, ja pamiętam, myśmy się poznały już trochę chyba zaraz jak z medalem wróciłeś. Tak, dwa lata temu gdzieś. Ale ja pamiętam, jak czytałam z tobą jakieś rozmowy, to ty nie ukrywałaś tego, że żyłaś schowana gdzieś w głębokiej szafie. Tak, wcześniej tak, ale to jest... Jak w tej szafie to tam człowiek może się urządzić? To się w ogóle no tak da? Się urządzić, wiesz, potem jak wychodzisz, to po prostu nic nie widzisz, nie? Przez jakiś czas jesteś taka oślepiona trochę i dopiero tak to się tak dzieje bardzo stopniowo, takimi etapami, nie? Się z tego po prostu wygrzebujesz, żeby w takich codziennych sytuacjach jakby pamiętać o tym, nie musisz nic udawać temu grać. Mhm. Takich, wiesz, przy zwykłych sytuacjach, na przykład jedziesz z taksówkarzem i on też coś... O, pani, to chyba tutaj do taka ładna kobieta, coś tam, co tam pani... No, i co, zwracają ci uwagę? Coś... Ale chyba pan jest po tej złej stronie, co? Po tej złej stronie, wiesz, i tak siedzisz i wybór masz, nie? No bo w sumie siedzisz z facetem, nie? Tak. W samochodzie i masz powiedzieć, masz się mu wyautować, czy masz tam przytaknąć, nie? Także to są takie codzienne wybory, mniej bezpieczne lub bardziej, które gdzieś ale tam... Ale ktoś się groził kiedyś? Nie. Generalnie nie. Znaczy, no, nie, bo taki tak w internecie... powiedzieć, zaraz panią wysadzę, tak? Tak, albo wysadzę, albo wiesz, jakichś inwektywów użyć, to może coś to musisz jakby z tym liczyć, nie? Ale jak już raz do tego dojdziesz, że jakby tak jest i koniec i pamiętasz o tym, żeby... Kropka. Żeby się swobodnie jakby wypowiadać w tym temacie, to jest naprawdę fajnie, nie? I takie bardzo wyzwalające, no bo nawet nie zdajemy sobie sprawy ile razy dziennie, wiesz, o tym mówimy, nie? Po prostu o takich zwykłych rzeczach. Możliwe, jak swoje związki, w ogóle tego nie kontrolujesz, ale potem jak... No. Jak przestajesz to kontrolować, to jest fajne, nie? Ty zawsze powtarzałaś, że w twoim życiu bardzo ważną rolę odegrał twój trener, który jakby był otwarty na ciebie, na to, kim jesteś, jaka jesteś. Ty mówisz o sobie kolorowa, to jest fajne w ogóle. No, jakoś tak. Przynajmniej gdzieś tam pamiętam, tak czytałam, tak, że on zauważył, że jestem kolorowa. To gdzieś jakiś wywiad. To bardzo takie, powiedziałam, nawet słodkie. Ale powiedz, jak ważne jest to, że spotykasz obok siebie, no bo wtedy byłaś pewnie jakąś tam nastolatką jeszcze trenującą, 19, tak, to nie masz poukładanego w życiu wszystkiego i różnie patrzysz na świat, jeszcze masz prawo się też buntować, no bo to jest taki nastoletni wiek, że pewne rzeczy cię irytują i reagujesz na nie w emocjach. Jak ważne jest to, że spotykasz na swojej drodze ludzi, którzy ci mówią, ej, ale no taka jesteś po prostu i co? To jest w ogóle kluczowe. Nie każdy ma tak, nie każdy tak ma. Oczywiście, że nie każdy tak ma. Teraz jak jest już internet, jak bardziej ten dostęp jest bardzo rozszerzony i ludzie mogą sobie naprawdę wyszukiwać informacji, jakie chcą, no to jest łatwiej, nie? Ale ja jeszcze jestem rocznik 9-5, no to
nie wiem, jak tam dorastałam, no to był może QR.pl, taka strona, nie? Okay. I tam gdzieś się czytały jakieś newsy i z reguły nie były one pokrzepiające. A kiedy do ciebie dotarło, że jesteś kolorowa, jak to też jest taki z kolei następny proces, nie? No gdzieś tam ma się te paręnaście lat, gdzieś tam się próbujesz wpasować, ale tak nie do końca ci idzie, nie do końca chcesz, nie do końca potem... Mhm. To tak jakoś to... Wiesz, to jest takie ciężkie, no, żeby ci powiedzieć, o, miałam 14 lat, po prostu zobaczyłam ją, oczy mi się zaświeciły, to jest to, nie? To jest to, jestem lesbijką. Okay. Nie, to jest raczej taki proces, gdzie... Co się dzieje, po prostu? Z reguły to też na początku wypierasz gdzieś, albo później traktujesz na poważnie, nie? Też cię jakby do tego... Bo sport to specyficzne otoczenie. Zobacz, tak, że no, wśród na przykład piłkarzy... Ja nie słyszałam jakoś o wielu coming outach. No, ty jesteś inną dyscypliną, też jesteś kobietą, więc może jest inaczej, ale sport, wydaje mi się, nie jest jakiś bardzo... Widzę. Tak, ja wiem. Sport nie jest jakoś chyba bardzo otwarty na... No jest i nie jest. To jest. O Jezus, czekaj, gdzie on tu się zmieści? No, zaraz się okaże. No, chyba musisz cofnąć lekko. Ale. Dobra, idziemy. Jest. Mhm. Okej, dobrze, to sobie weź się skurę. Czekaj, wróćmy do sportu i do środowiska. Do trenera, bo jeszcze nie dokończyłam się o trenerze, jak bardzo to było ważne. W momencie, gdy już gdzieś jakiś poziom osiągnęłam sportowy, powiedzmy taki krajowy. Tak. I gdzieś tam już występowaliśmy z powodzeniem na arenie międzynarodowej, ale teraz to nie było to, nie? Mhm. Dopiero jak tak odblokowałam się totalnie psychicznie, kiedy poczułam to, że mogę być swobodna w swoim miejscu pracy, jakby przy nim, bo on po prostu mi wziął na rozmowę i powiedział, słuchaj, ja wiem, nie? Jakby to jest luz, nie przejmuj się, czuj się swobodnie. Czyli on zaczął temat? On jakby zaczął temat. Ja w ogóle bym nie pomyślała wtedy, żeby o tym pogadać. Bo wiesz, jakby on dał mi takie, totalnie taką normalną rękę do mnie wyciągnął. I ja wiesz, to jest po prostu... Tak mi jakby strzeliło w głowie, nie? Coś, co jest bardzo ważne i teraz jak powtarzam, jak bardzo jest ważna rola nauczyciela w szkole na przykład, to może być po prostu też nauczyciel w szkole, jakiś tam, nie wiem, pedagog, wychowawca, cokolwiek, nie? Który ci po prostu da jakby takie... Poczucie bezpieczeństwa? Poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym jakby pracujesz, uczysz się, jesteś jakby, wiesz, zobligowana przebywać, nie? Więc... To można powiedzieć, że dało ci skrzydła? Tak. Jakby ja tego nie ukrywam i to wtedy... Dlatego teraz takim młodym ludziom chcesz też być takim skrzydłem? Czyli mówić, ej, słuchajcie, tak jest, w ogóle nie krępujcie się. Tak, nie wiem, wiesz, żyjemy teraz, w takim świecie. Jak się wchodzi na jakiegoś TikToka czy cokolwiek, no to tam jest naprawdę taki... Nie swoje jest brzydko, ale wysyp kolorowych ludzi, nie? I to jest takie piękne, że jakby ludzie w takim pełnym przykroju, nie? Po prostu, wiesz, niczego się nie wstydzą, bardzo głośno o tym mówią, a nawet wręcz tłumaczą, są takie edukacyjne, wiesz, różne sprawy, filmiki, że tak powiem. Co prawda, wolałabym, żeby to jednak było w szkole zachowane, tak, jakby żeby te dzieciaki się dowiadywały z rzetelnego źródła. No ale póki co jeszcze jest problem. Ale tak czy siak czuję, że jakby ta społeczność rośnie i fajną taką przestrzeń zaczynamy sobie tworzyć, wiesz, w internecie co najmniej. No też ten internet to jest taka siła, która doprowadziła nas, moim zdaniem, do tak dużej frekwencji w wyborach, nie? Jak no tak, bo to twoi rówieśnicy poszli zapisować. Tak. I to jest w ogóle piękne, moim zdaniem. A jak jeszcze wracając do tego sportu, by się pytać, to nie jest takie oczywiste, wiesz, z jedną strony. No gdzieś to wynika z tego środowiska kibicowskiego, tak, które też jest bardzo, że tak powiem, ukierunkowane na szerzenie swoich poglądów bardzo, bardzo prawicowych, że tak powiem. No, byłam kiedyś na meczu Legii, no i tam jest to taka ta sławna żleta, tak? No tak, i są te znaki, zakaz w lewo, wiesz, zakaz pedałowania i te sprawy. No, też to są jakieś pieniądze, sponsorzy. Nie, byłam po prostu... W jakiejś strefie rodzinnej albo coś. Tak, powiedzmy coś takiego. Tak. No to był chyba jeszcze właśnie wtedy mój sponsor jeszcze, byłam jako totalizator sportowy, ale generalnie tak. No to jest takie dość specyficzne towarzystwo, ale też mi się wydaje, że to powoli się zacznie jakoś normować i dajmy temu pomarynować właśnie. Fajnie, że
trzeba występować w takich środowiskach, do których ten internet nie dotrze tak łatwo, nie? W takich, powiedzmy, bardziej zakonserwowanych środowiskach. Tak, gdzie, nie, bo ja pamiętam, jak ty wróciłaś z medalem. Te głowy ludziom jak po prostu, wróciłaś z medalem i dziękowałaś swojej dziewczynie, to wtedy rządzący, którzy musieli ci pogratulować, no bo wróciłaś z medalem, było widać skrępowanie na ich twarzach. Mówię tutaj bardzo delikatnie. Wiedziałaś, że będzie taki efekt? Nie, ja w ogóle, wiesz, to ten ale moment... Pamiętasz ten, to? Ten moment... To, tak jak powiedziałam na początku, ja sobie w tym momencie powiedziałam, że nie będę się jakby ukrywać, nie, będę jakby to zaznaczać. Tak. Wiesz, na pytania, na które będą pytać, na pytania o swoje życie osobiste będę odpowiadać po prostu szczerze. Mhm. A ile ty jesteś ze swoją dziewczyną? No to już będą 3 lata, nie? Ale tak ogólnie to chyba z pół roku byśmy były razem, gdybym miała liczyć to, ile razem faktycznie jesteśmy, bo ona też trenuje zawodowo Kanadyjki i... Czyli cały czas się mijacie między treningami? Tak, trochę tak jest, więc... To przejdźmy do treningów, bo umówmy się, że przede wszystkim... Nie jesteś sportowcem. Tego, nie? Ja tego nie planowałam. No tak, super, dziękuję. Ja w końcu, że już dojeżdżamy do domu. Dojeżdżamy, jeszcze jedno pytanie o sport. Jest nie, bo Paryż i twoja kontuzja. Jesteś po zabiegu, prawda? Kolano. Tak, artroskopia kolana. Dbasz o nie bardziej, ćwiczysz i tak dalej. Czy na Paryż zdążysz? Musisz zdążyć. Nie ma wyjścia. Zdążę. Uwielbiam to pytanie, wiecie, to jest nie, no bo ostatnio jak cię spotkałam, nie myślałam, że coś jest z barkiem, a ty do mnie nie, jak się pływa, tak jak ja, to się nogi psują, a nie ręce. Ręce też, to wszystko może się popsuć. Ale widzisz, to są stereotypy, tak? Są stereotypy, kajakarstwo, dokładnie. Także nie, no spokojnie, ja się też nie obrażam, wiem jak jest. Ale no to jest, wiesz, to jest medycyna, tego się nie da niestety przewidzieć, tak jak też często piłkarze wylatują na jakieś półtorej roku, a mieli wlecieć na 8 miesięcy, a z kolei mieli wlecieć na półtorej roku, a wrócili po 6 miesiącach. Tak, no, ja też miałam, to jest bardzo dynamiczne, ja się z tygodnia na tydzień dowiaduję czegoś nowego i bardzo, bardzo mocno pracuję nad tym, żeby jeszcze w tych kwalifikacjach do Paryża wystąpić, bo to jeszcze trzeba się zakwalifikować, nie? To nie jest tak, że masz już medal i potem dożywotnia przepustka na igrzyska, nie? No dobra, ale plany wobec Paryża masz gigantyczne, rozumiem, tutaj pełną parą, czy tyle, na ile ci kolano pozwala? No, słucham cię. To samo ci odpowiem, co na poprzednie pytanie. No, będę po prostu pracować, jak tylko potrafię. No i pracuję cały czas, bo jest naprawdę o wiele lepiej, niż nawet się spodziewałam miesiąc temu. A, to super. Czyli prognozy są... Nie będę tutaj ci, wiesz, tutaj się pompować balonika, bo bardzo tego nie lubię. Więc tak, takie są plany. Takie są plany, zobacz. I zdążyłyśmy o tym sporcie porozmawiać. A to już, naprawdę? No zobacz. Nie, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek, bo za chwilę wsiada mój kolejny gość. No dobra, super. Czyli co? Paryż przed nami. W dalszym ciągu rozmawiasz o tym, jaka jesteś otwarcie. Nagrody się posypią. Tymczasem masz trochę więcej czasu, żeby przyjść do takiego programu. No właśnie, jak ten. Widziałam, że chodzisz po bankietach, widać cię na ściankach. To jest w ogóle... Rozumiem, że łyknęłaś bakcyla i show biznes... To jest w ogóle... Zaczęłaś się czuć jak ryba w wodzie. Tak, dokładnie. Nie, słuchajcie, teraz tylko siedzę i chodzę po bankietach. To się tak wydaje, ale ja po prostu przez to, że jestem kontuzjowana i siedzę, naprawdę robię 3 razy więcej niż bym robiła na treningu normalnym, bo spędzam po 5 godzin w szpitalu, tak naprawdę się rehabilitując. I ja po prostu nie jestem na obozie, nie jestem na zgrupowaniu. Jestem po prostu na miejscu i dlatego mam... Normalnie byś była teraz na zgrupowaniu. Tak, no, normalnie byłabym na zgrupowaniu i po prostu... Nie mogłabym robić takich rzeczy, jak teraz robię, czy tam wyjście gdzieś wieczorem, czy właśnie przyjście do ciebie tutaj rano przed rehabilitacją, bo po prostu by mi fizycznie nie było, a tak jestem i mogę sobie to po prostu połączyć, a nie jest tak, że po prostu nic nie robię i teraz... Nie, nigdy w życiu nie... tylko ścianki, nie? Nie, ja wiem, że sportowiec to jak jest aktywny, a ty jeszcze jesteś w tym wieku, że jeszcze parę razy coś tam pokażesz. Właśnie, bo gdzieś też nas skończyłam i teraz wchodzę w najlepszy wiek dla wieśniaki i trzymajcie kciuki. A do kiedy ten wiek jest? Do kiedy? No ja, jak miałam 22 lata, to się ścigałam z bardzo starszą Ekateryną Karsą i potrafiłam jeszcze włożyć, więc... A, czyli ty masz jeszcze dużo czasu.
ile się tylko chce, trzeba po prostu dbać o sen, o nawodnienie. A ja cię obudziłam rano, żebyś wstała. Nieprawda. Co? No nie, żebyś tu przyszła, to zdarza się wyspać. Spoko, taka godzina to już to nie, naprawdę. To luz. Nie zaskoczysz mnie. Dzięki. Dzięki, bardzo dziękuję. Zobacz, jeszcze cukiereczek na Halloween. Oj, bardzo dzisiaj. Super. Psikusa nie było, ale są cukierki. No, dziękuję. Tak. Tą statuetkę gdzieś masz. A, zabieraj mam, wszystko, tak. Spoko. Dzięki ci i trzymamy kciuki za kolano i za Paryż. Tak jest. Tak jest. Dziękuję po Paryżu już medalem zapraszam cię wtedy. I love it. Po prostu typowa dziennikarka. Pompujemy w Polonii. Tak, dobrze. Tak jest. Wszystko obiecuję. Na razie.